Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Kliszczacy mają swoje tradycje i obyczaje, które chociaż nigdy nie zaginęły, to właśnie teraz przeżywają swój renesans. Ich dzieje przybliża książka pod tytułem Kultura Ludowa Górali Kliszczackich, której promocja odbyła się 9 stycznia w Skomielnej Czarnej przy okazji kliszczackich posiadów. Książka, tak jak możemy się dowiedzieć z recenzji profesora Zbigniewa Przeremskiego, książka Kultura Ludowa Górali Kliszczackich stanowi 6. tom serii wydawniczej pod tytułem Kultura Ludowa Górali, ukazującej się staraniem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Nie ulega wątpliwości, że praca ta w znacznym stopniu wypełnia lukę wiedzy na temat dawnego i nowszego żywobycia kliszczaków. Wiele przedstawionych w niej zagadnień zostało po raz pierwszy w historii badań Góralszczyzny opracowane w sposób całościowy. Dzięki całej serii, w tym także niniejszej publikacji, na kulturowej mapie Małopolski pozostaje coraz mniej białych plam. Zadanie podjęte przez autorów monografii było trudne, z pewnością jedno z najtrudniejszych w odniesieniu do polskiej góralszczyzny. Jak podkreśliła Justyna Masłowiec, która wraz z Katarzyną Ceklarz redagowała tę niezwykłą publikację, jej stworzenie nie byłoby możliwe bez udziału i współpracy lokalnej społeczności. Doświadczyliśmy tutaj tyle życzliwości, tyle chęci pomocy, chęci współpracy. Przeprowadziliśmy tyle wspaniałych, wartościowych, cennych wywiadów, tyle rozmów, wypiliśmy tyle ciepłych herbat, które były nam naprawdę bardzo potrzebne, że to Państwa zaangażowanie, o którym też z autorami dzisiaj też rozmawiałyśmy z koleżankami, że przy żadnej naszej pracy takiego właśnie nie było, jak spotkaliśmy tu u Państwa. Bez Państwa to byłaby inna, gorsza książka. Zaprezentowana na spotkaniu książka to pierwsze tak obszerne opracowanie, którego autorzy na ponad 500 stronach zamieścili informacje dotyczące obszaru, jaki zamieszkują kliszczacy, ich tradycji związanych z rolnictwem, budownictwem, folklorem muzycznym, medycyną ludową, a nawet demonologią i czarami. Jest to pierwsza publikacja, która pokazuje tradycje, które obowiązywały na naszym regionie i tradycje, które są również dzisiaj kultywowane. Dlaczego ta kultura ludowa górali kliszczackich jest na tyle ciekawa, że warto było o niej napisać książkę? Dlatego, że jest trudna, dlatego, że jest przejściowa pomiędzy bardzo silnymi kulturami otaczającymi kliszczaków, pomiędzy krakowiakami od północy i podhalanami od południa. Ona się zakleszczyła pomiędzy innymi grupami, które w bardzo silny sposób na nią wpływały. No i stworzyła się inna rzeczywistość kulturowa, o której chcieliśmy napisać. Pomimo ogromnego zbioru dokumentacji, książka napisana jest prostym, przystępnym dla każdego czytelnika językiem. Kliszczackie posiady były nie tylko okazją do przedstawienia monografii, ale przede wszystkim do wspólnego kolędowania wraz z zespołami regionalnymi z powiatu myślenickiego. Podczas tegorocznych posiadów kliszczackich zaprosiliśmy zespoły regionalne z naszego regionu, czyli z regionu Górali Kliszczaków. Są to zespoły Toporzanie, Cimianie oraz Kliszczacy. Uważam, że właśnie po to ta impreza została zorganizowana, żebyśmy po pierwsze docenili wysiłek naukowców, którzy opracowali jakby w różnych dziedzinach sprawy związane z istnieniem tej kultury ludowej górali kliszczackich,
a my przez tą imprezę właśnie promujemy to, utrwalamy i zachęcamy do kultywowania tej tradycji, pokazujemy, że właśnie ten nasz specyficzny region jest ważny i że te tradycje jeszcze są żywe i należy właśnie, to jest ostatnia chwila, żeby utrwalić to, przekazać jeszcze młodemu pokoleniu do kultywowania. Pomimo, że historia Kliszczaków sięga dawnych dziejów, to dopiero w niedawnym czasie oficjalnie zapisano ich na mapie polskiej góralszczyzny. Z chwilą powstania oddziału Związku Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej dokonano właśnie jakby rejestracji, czy w ogóle dokonano wrysowania na mapę właśnie góralszczyzny i od tego czasu pojawił się region Górali Kliszczackich. Górale Kliszczaccy są uznawani za rodzaj górali przejściowych, czyli właśnie jest to obszar między Podhalem, a między Krakowem. I jest to mniej więcej obszar, można powiedzieć, dzisiaj ciągnący się od Skomielnej Białej, sięgający w stronę Myślenic tutaj aż po Pcim. No i tutaj okolice właśnie Krzeczów, najbliższe miejscowości, tutaj w stronę, można powiedzieć, mniej więcej Osielca. To jest taki ogólny, można powiedzieć, zarys tego regionu. O dalsze kultywowanie pięknej góralskiej tradycji dba m.in. Związek Podhalan, oddział Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej. Oddział taki istnieje od 10 lat. W tym roku oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oddział ten zajmuje się właśnie kultywowaniem tych tradycji, które na naszym terenie występowały i występują, prawda? Między innymi z takich imprez cyklicznych jest to tuka, która odbywa się już któryś raz z kolei właśnie w Ekomuzeum w Bogdanówce, ale są to też inne imprezy typu zaduszki poetyckie, które były organizowane w ubiegłym roku i myślę, że które też cyklicznie już wejdą w harmonogram naszych imprez. Na wieczór w Towarzystwie Kliszczaków zaprosiła filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomielnej Czarnej, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Związek Podhalan, Oddział Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej.